Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku. Dziś ten odcinek będzie taką małą zapowiedzią, można powiedzieć, serii, która będzie się regularnie pojawiała u mnie na kanale, serii odcinków, które będą pojawiały się u mnie na kanale ze względu na to, że bardzo często trafiacie na moje live'y, co mnie oczywiście bardzo cieszy, bo coraz więcej Was tam przybywa, aby zapytać o problem z własnym autem. Oczywiście na mój kanał trafia 90% osób, które posiadają BM-ki i do tego właśnie serię E. Często też, mając problem z własnym autem, twierdzicie, że podpinaliście interfejs diagnostyczny, który nie wykazał Wam żadnego błędu. Bardzo często, poza tym, że nie ma błędów w pamięci komputera, jednak tak naprawdę jest to w większości przypadków, jak z Wami rozmawiam, spowodowane tym, że podpinacie po prostu chińskie wersje jakichś tam programów typu Delphi i tak dalej. Po prostu one nie są w stanie odczytać tych błędów z pamięci auta. Dużo lepiej od nich sprawdzają się choćby podstawowe LM-y 327, tak jak tutaj macie 2.4 DIAC, który bardzo dobrze spisuje się za aplikacją Beamer Light. Dodatkowo mam tutaj Maxiego, z którym ta aplikacja też jest w stanie się połączyć i nie ma z tym najmniejszego problemu. W darmowej wersji aplikacji mało, bo mało tych parametrów rzeczywistych możemy podejrzeć, za to możemy odczytać kody błędów. W większości są one też często nieopisane, ale jednak po samym kodzie już możemy w miarę dojść, co boli. Na szczęście bardzo tanie urządzenie, jakim jest ten właśnie niebieski kabelek, który potrafi nam praktycznie, jeżeli chodzi o serię E, zrobić wszystko. Możemy wykodować klemę IBS, możemy coś tam zakodować. Różne cuda można tym kablem robić. To jest około 120 zł jego cena. Dostępny na Allegro, oczywiście linki wszystkie będziecie mieli w opisie. Jeżeli chcecie, oczywiście możecie skorzystać. Ale ten kabel również jest dostępny na stronie Beamera razem właśnie z Instą, z której będziemy korzystać. Oczywiście myślę, że śmiało będziemy to przeplatać i z 24 Diagiem, z Maxim, bo tam też wiele tych parametrów rzeczywistych jesteśmy w stanie odczytać, tych, które nas interesują. W moim przypadku bardzo dobrze sprawdza się Beamer Light oraz standardowa aplikacja na laptopa, jeżeli chodzi o Maxiego. Ze względu na to, że w aplikacji Maxiego nie jesteśmy w stanie podejrzeć ilości na przykład sadzy popiołu, a w Beamer Lite, nawet w darmowej wersji, jesteśmy, więc jest to, przynajmniej jeżeli o mnie chodzi, bardzo przydatne. Ale dzisiaj właśnie zaczynamy tą serię, jeżeli chodzi o diagnostykę. Moi drodzy, zawsze podglądając jakiekolwiek parametry, które odczytujemy w czasie rzeczywistym, auto musi być rozgrzane. To jest pierwsza żelazna zasada. Bez tego nic nie zrobimy. Auto w momencie, kiedy nie jest rozgrzane, kiedy ono się rozgrzewa, ma zwiększoną na przykład dawkę paliwa, więc jeżeli będziecie chcieli zerknąć na parametry wtryskiwaczy, co dzisiaj Wam pokażę właśnie za pomocą tej aplikacji. Swoją drogą udało mi się ściągnąć program, za którego pomocą mogę nagrać ekran, jednak jest tam znak wodny. Myślę, że to nikomu nie będzie przeszkadzało, bo nikt nie będzie patrzył na znak wodny, bardziej będzie patrzył i będzie go interesowało, gdzie wejść, co zrobić, jak sprawdzić. Wracając do tematu. Auto musi być rozgrzane ze względu na to, że gdy jest zimne, te parametry są dużo wyższe i nas interesują zawsze parametry rzeczywiste w momencie, kiedy auto już osiągnęło te 80 parę stopni. Możemy wtedy uznać, że te parametry już są ustabilizowane i to są rzeczywiste parametry naszego auta. Dziś zajmiemy się wtryskami, więc nie przedłużając, idziemy do auta, ja podpinam się i tłumaczę Wam, co i jak. Lecimy. Ok, moi drodzy, szum silnika oczywiście będzie nam towarzyszył, bo nie ma innej możliwości. Odczytujemy parametry w czasie rzeczywistym, więc on musi być. Jak widzicie, musimy teraz odczytać dane z samochodu. Ja daję sobie zawsze pełną identyfikację. W tym momencie interfejs połączy mi się z autem. Dodatkowo odczyta wszystkie kody błędów zapisane w pamięci auta.
Nas to nie interesuje, nas interesuje tylko wejście i sprawdzenie parametrów w czasie rzeczywistym, jeżeli chodzi o wtryskiwacze. Więc musimy chwilę zaczekać, niech sobie odczyta wszystkie kody błędów. Oczywiście, jeżeli macie starsze BMW typu E39, gdzie gniazdo jest okrągłe, przyda Wam się taka przejściówka BMW 20 pinów. Wtedy bez problemu odczytacie za pomocą tego programu nawet starsze BMW. Oczywiście koszt takiej przejściówki to są groszowe sprawy. I dostępna jest bez problemu na Allegro. Oczywiście też link wrzucę Wam w opis. Ok, test pojazdu zakończony. Teraz wchodzimy sobie w przetwarzanie pojazdu. Wchodzimy w funkcje serwisowe. Interesuje nas oczywiście silnik, czyli napęd, cyfrowy układ sterowania silnikiem wysokoprężnym. Następnie wchodzimy w opcję pomiar nierówności pracy silnika i dajemy rozpocznij wyszukiwanie. Następnie regulacja równości pracy silnika. Dajemy wyświetl. Teraz będziemy musieli chwilę poczekać. Oczywiście informuję nas teraz, jak tutaj możecie zauważyć, że w odniesieniu do naszych wtryskiwaczy nie ma żadnego kodu błędu, czyli wszystko powinno mieścić się w swoich parametrach. Tutaj dajemy dalej. Tu mamy informację, że minimum może być minus 5, maksymalnie 4. Ja zawsze Wam tłumaczę, że kiedy mamy plus minus 2,5, należy już pamiętać o tym, żeby zająć się naszymi wtryskami. I jak widzicie, tutaj mamy, błędy nas nie interesują, bo to czasem wyskakuje. Mamy dawkę na każdym z cylindrów. Oczywiście w moim przypadku nie ma się tutaj czym sugerować, bo auto dość długo stało przed garażem, więc oczywiście temperatura spadła silnika, one nawet kiedy dojechało nie było na maksa rozgrzane, ale jak widzimy nawet na ten moment wszystko mieści się w swoich normach. Dobra moi drodzy, myślę, że tym odcinkiem pokazałem Wam, jak sprawdzić właśnie parametry wtryskiwaczy Waszej BMW, oczywiście przy pomocy kabla oraz programu Insta. Wszystkie linki dostaniecie oczywiście w opisie. Tak, abyście sami mogli robić to, co robię ja. Pokazałem Wam, jak sprawdzić parametry wtryskiwaczy. Jeżeli Wasze parametry będą miały większe odstępstwa od normy, należy pamiętać, że nie w każdym przypadku jest to wina właśnie wtryskiwaczy. Oczywiście wtrysk może być uszkodzony, może być zabrudzony, wtedy należy wysłać go do regeneracji. Przyjdzie z powrotem, zamontujemy wszystko, będzie ok. Ale równie dobrze może być to problem z kompresją. Wtedy już musicie sprawdzić, dlaczego właśnie tak się dzieje. Oczywiście te tematy macie rozbite w innych moich odcinkach, więc nie będziemy drążyć tego tutaj. Kto szuka, ten znajdzie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zostawicie bardzo dużo łapek w górę właśnie pod tym filmem. Niech się ta seria niesie. No i co? Jeżeli się podobało, oczywiście lajkujcie, subskrybujcie. My widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!